Zaspałam do szkoły! Ja nie mogę! Zaspałam na lekcję! Oddychaj! Co teraz? Wiem, muszę obudzić Piotrka, choć to nigdy nie jest łatwe! Chodź, wstawaj! Czasami mam ochotę wziąć butlę z wodą i go obudzić. Ale tego nie zrobię, bo jestem bardzo dobrym dzieckiem. Włosy! Piątek, wtorek, środa? Na szczęście dzisiaj nie muszę myć. Dziękuję! Dzięki! Kalendarzyki są super, wy też swoje prowadzicie? Nie? W sumie ja też nie. A mam do was jeszcze jedno pytanie. Macie jakieś swoje sposoby na to, by włosy były miękkie? Napiszcie mi w komentarzach na Instagramie. Każdemu, kto to zrobi, przypnę serduszko. Amelka, co ty tak szalejesz? Kubuś śpi. Spóźniłam się do szkoły. Ale dziś miało nie być angielskiego, masz jeszcze godzinę. Super, to teraz czas na pyszne śniadanie. Świetnie, straciłem wspaniały sen, jak byłem kapitanem statku. Czas na pyszne śniadanie. Chodźcie ze mną, a ja nauczę was robić pyszne pankejki. Truskawki gotowe i książka z przepisami też. Można zaczynać! A teraz wam pokażę sposób na przepyszne i szybkie śniadanie. Będziemy potrzebować tak truskaweczek świeżych albo owoców sezonowych, na przykład borówek, mandarynek, malin, cokolwiek. Maślanka, cukier, puder, oliwa, mąka, soda i proszek do pieczenia. No i miska. Ją wkładamy sobie na głowę. Tak. Już tu mnie nie wkręcisz. Na początku wszystkie te składniki musimy włożyć do miski. Dwie szklanki maślanki. Zapomniałam wam wspomnieć, że potrzebujemy jajeczka. To ja, jajo, wpadłem do maślarki, pomocy! Przestań gadać z jajem! Teraz 2¾ szklanki mąki, 1¼ szklanki cukru pudru, albo co będziemy się cackać? Z całego? Nie, no żartuję. Idealnie. Teraz wbiewamy 1¼ szklanki oleju, znaczy kubka naszego. Okej, gotowe. I tu będzie jedna czubata łyżeczka tego naszego proszku. Jest gotowe. Łyżeczka sody oczyszczonej. Taka normalna łyżka. Możemy przechodzić właśnie do urabiania tej masy. Ja użyję do tego blendera. Można również użyć miksera do wyrobienia masy, by ona nie miała żadnych grudek i była dosłownie gładziutka. Mojej masie do tego jeszcze trochę brakuje. Nieźle. No nie jest, ale wiesz, to jeszcze nie jest fantastiko. Chcę jeszcze tylko zaznaczyć, że Piotrka, przyjaciel jajko, niestety nie ma go już z nami. Dlaczego? Był tak takim było, wspaniałym przyjacielem. Bo tak było w przepisie. To on złapał welon na moim ciubie. Moja masa jest już gotowa. Jest gładziusieńka. Teraz trzeba wziąć patelnię i zacząć smażyć nasze ciasto. A i pamiętajcie o szczypcie soli. Bierzemy chuchłę, a dalej no niestety tylko czekanie. Moja mama zawsze mówi, że pierwszy naleśnik jest nieudany. Czy wasi rodzice też tak uważają? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Moja mama ma rację, pierwszy naleśnik jest nieudany. Znaczy no, pancake, tak w zasadzie. I znowu trzeba teraz Piotrek! Chciałem tylko, żeby zobaczyć. I znowu teraz kolejny raz szybko nalewamy olej i robimy kolejnego. Oczywiście dobrze jest poprosić osobę dorosłą tym o pomoc, no ale ja akurat bardzo często robię takie naleśniki, pancake. Jak już wcześniej mówiłam, uwielbiam gotować. Teraz robimy bitą śmietanę, bo jak tutaj wytrzymać bez bitej śmietany? To będą moje pancake'y giganty! Mogę powiedzieć tylko tyle, że ta bita śmietana jest przepyszna. Już prawie skończone. Teraz układamy na talerzu i zajadamy się, aż nam brzuchy pękną. Wyglądają pysznie, co? Robię kolejne. Co mi się tu teraz ubrać? Wiem, na początku trzeba wybrać spodnie.
chyba są okej, okay. Co myślicie? Lubicie spodnie z dziurami? Bo ja uwielbiam! Teraz trzeba do tego dobrać bluzkę, róż i czarny jeans? Sama nie wiem, spróbujmy coś białego. Dla mnie jest idealnie, co myślicie? Jeszcze tylko plecak. Ma śliczny kolor, prawda? Uwielbiam go. Podoba wam się moja stylówka? Dajcie znać na Instagramie. Jeżeli zastanawiacie się, czy to Amelka jest taka piękniejsia, strojniejsia, to powiem wam tylko, że to jest czwarta stylówka dzisiaj, Kubusia, a jest dopiero po 10. Syniu, czwarta stylówka? Tam się obzygało, tam się trochę zasikało, tam się coś jeszcze zdarzyło i tak nagle już jestem w czwartej stylówce dzisiaj. A mama nic innego nie robi, tylko pierze, prasuje, przebiera i tak ciągle, tak? Jeszcze karmi i jeszcze tak, przewija ciągle, tak? Nawet mi nie mów. Tobie? Nie oszukujmy się. 99% mamuśka załatwia. Tatuś pracuje. Idziemy na spacer? Zgadza się. Lubi spacery, lubi. Dobra, pakujemy się, mamcia. Dobra, idziemy. Spacer. I dzisiaj mama dresiara w obowiązkowym punkcie naszego codziennego planu dnia, czyli na spacerze. I powiem wam, że o ile Kubuś ma taki delikatny problem z dłuższym spaniem, o tyle wkładamy do wózka i słuchajcie, śpi 3-4 godziny. I to jest po prostu najbardziej rewelacyjne odkrycie, jakie mam. Chyba że macie jakieś inne pomysły, to dawajcie znać. I mogę wam tylko powiedzieć, że nie mieszczę się w żadne ciuchy sprzed ciąży. Niestety były wakacje, więc chodziłam tylko w takich sukienkach letnich i chodzę przez cały czas w dresach, więc nie zdziwcie się, że tylko wymieniam spodnie dresowe. Ale dżinsy niestety to jeszcze chwila. Trzymajcie kciuki. Kochani, będę dla was testować paletkę Wesoft i paletkę Natsu StimuX. Szczerze mówiąc, w opakowaniach bardziej podoba mi się ta paletka Wesoft, bo tak naprawdę niezbyt przypadam za brokatem. Teraz otwieram paletkę Wesoft. Szczerze mówiąc, bardzo podoba mi się paletka, bo szukałam właśnie ostatnio czegoś takiego w brązach, więc jest ona, uważam, naprawdę świetna. Teraz otwieramy paletkę Natsu. Tutaj wypadło nam takie zabezpieczenie na cienie. Tutaj jest trochę mniej kolorów, ale i tak są bardzo ładne, uważam. Teraz jest nie jeden minus. Piotrek powiedział, że będę mogła je mieć, jeżeli on będzie mógł mnie nimi pomalować. Hej, kochani, przed nami wielkie malowanko. Pomaluję połowę Amelki twarzy tą paletką, a później drugą połowę pomaluję paletką Natsu. Jak się czujesz? Źle. O, ale patrz, powiem ci, że kolory tego też są całkiem ciekawe. Nie? Będę się starał, żebyś wyszła naprawdę pięknie. Ja na razie nie otwieram oczu, bo się boję. Czemu ja czuję, że ty mi nakładasz to na brwi? A może coś na powiekę? Górną. O tą? Ale tu już ci zrobiłem pięknie. O tu. A, bo to jeszcze tu się maluje. Tak. Jest fajnie, jest naprawdę fajnie, powiem ci. Zdradzę wam pewną tajemnicę. Nie jestem dobry w takim malowaniu, robię to pierwszy raz. Dobra, skończyłem. Okay. Mamy jedno oko, teraz użyjemy drugiej paletki Natsu i zobaczymy, czy z tą paletką wyjdzie nam lepiej, czy gorzej. Kochani, teraz paletka Natsu, a ja zaczynam drugie oko. Będzie świetnie, trzymajcie kciuki, będzie super, hej. Czekajcie, mała przerwa, bo ktoś zrobił chyba coś w gacie albo chce jeść. Pewnie jeść. Wracamy po przerwie i mamy przed nami paletkę Natsu. Zaczynamy malować drugie oko. Najpierw róż. Boję się tego różu, bo znowu będzie łaciatek. Trochę niżej. Ale trzeba przyznać, że bardzo ładny kolor różu. To prawda, jest dużo bardziej intensywny. Taki widzisz? Róż, taki malinka bym nawet powiedziała. I powiem wam, jest tak intensywny, że aż czuję oko pod pędzlem. Co? Wracamy po ponownym płaczu mojego synka i zaczynamy. No tam minamy. No. Czemu? Ale wiecie co? Ja wam muszę powiedzieć, że te się trochę tak sypią. Że jak wkładam, zobaczcie, zbiorę i to się tak sypie trochę, nie? To strasznie. To dobrze czy źle? To znaczy, że się dużo malduje. O, to niedobrze. Jeszcze mi czoło pomaluj, wiesz? Piątka, nie, ale słuchajcie, mam mega pomysł.
Mam mega pomysł na nowoczesne makijaże, na tak zwane okulary. Zobacz, jeżeli połączę to z tym i zrobię tu, mamy kolorowe okulary. To dobrze? Nie, jak to wygląda? Pomocy! Skarbie, skarbie, słuchaj, ja już skończyłem. Oceń sama. Bijcie brawo, bijcie brawo. Wszyscy biją brawo, brawo! Amelka, która ci się bardziej podoba paletka? Amelka, tylko szczerze, tylko szczerze. Co jest z moimi oczmi nie tak? Oczmi? Z oczmi nie wiem, ale z oczami wszystko dobrze. Już mi mowę odjęło. A jak mam powiedzieć szczerze, uważam, że kolory nacy są dużo bardziej intensywne. Okej, okej. I uważam, że nacy ma bardzo ładne brokaty. Okej, okej. Z tego co tutaj widzę. Ale za to Versov ma plusa za to, że ma tak dużą gamę kolorystyczną. A okay. Czy jej brokaty też się tak sypią? Właśnie sprawdźmy, nie to, wiem. Sprawdźmy to. Dobra, chodź, chodź tutaj kochanie z kamerą. Sprawdźmy, zobacz, jak to robię, to się po prostu sypie, Jezu, nie? Strasznie, to no. Się sypie, a dobra. A drugie? A drugie, zobaczmy. Czekaj, pokaż, ja spróbuję, żeby taką samą siłę nałożyć, nie? No. O to odpowiedzmy. Nie, też trochę mniej, trochę mniej. Mniej w porównaniu do tamtej, no to do mniej. Okej, okay, ale kolory Natsuma lepsze, moim zdaniem. Tak, uważam, że są dużo bardziej intensywne. Ale jest ich mniej. Ale jest ich mniej. Czyli kto wygrywa? A to starcie wygrywa Natsu. Natsu? Natsu. Natsu? Natsu. Okej, okay, Natsu. Amelka zobaczy, z którą paletką przebiegnie daną drogę szybciej. To jest niesamowicie istotne, i prawda? Którą będzie się lepiej trzymać w ręku biegnąc. Tak, tak, choć tak. Nie wiem, po co mi to przydatne. Amelka, jakbyś chciała biec na przykład na autobus, prawda? No to musisz wiedzieć, z którą paletką byś dobiegła szybciej, ha? Pierwszy, jako pierwszy ogień idzie paletka Versov. Dobra, Amelka, musisz przebiec stąd, z tego punktu. Aha. Aż do lampy. 3, 2, 1, start! Wow, ale poszła! Stop! 6 sekund to twój czas, Amelko! Siedzę. To było dobre. Teraz będziesz biec z paletką Natsu. 3, 2, 1, start! Biegnę za tobą! Okej. Stop! Okej, nasz czas to 7.55. Więc paletka Versov wygrała. Obie paletki są naprawdę super, więc przy tych wynikach zostajemy. Amelko, jesteś gotowa na następny test? Tak. Przejedziemy obie samochodem i zobaczymy, co z nich zostanie, co? Co? W życiu nie! Chodź tu, Amelka, ja je kupiłem. Amelka, proszę cię, Amelka. To jest taki test. Skąd będziesz wiedzieć, która jest lepsza? Jesteśmy właśnie w galerii kupić dla mamy prezent z okazji tego, że tak jakby dała radę, urodziła Kubusia i że jest bardzo dzielną i superową mamą. Znaczy mamy mnóstwo pomysłów, a tak do końca nie wiemy co wybrać, więc przejdziemy się po sklepach i o wszystkim wam opowiemy. Szukaliśmy czegoś urokliwego, nie wiedzieliśmy co to będzie, ale na pewno trzeba było do prezentu dołączyć ładną kartkę. Ustaw wiek i ustawię wiek 0. No i co? Nie da się chyba tak. No, nawet kupiłbym balona. 0. No kupię go. Co ci balon 0? No bo komuś ma zerowe urodziny. On nie ma jeszcze zerowych urodzin. Zerowe urodziny od 27 września. A mamy? No to dobra. Październik. To co dałaś mu na zerowe urodziny? Wielki napis i buziaka. Ja uważam, że najlepszym wyborem byłaby chyba biżuteria. Co o tym myślisz? Zaszalejmy. Mama kocha biżuterię. Dotarliśmy w końcu do sklepu i wybór był ogromny. Ale jednak, gdy zobaczyliśmy wybrany łańcuszek, oboje byliśmy przekonani, że go chcemy. I co? Jak myślisz, mama będzie szczęśliwa? No, myślę, że mamie mega się spodoba. Ja też tak uważam. I wybraliśmy super. Coś takiego, co mama chciała. Wiem. I serduszko, i w ogóle ten znak nieskończoności. Uważam, że super. Jest dobrze, co? Super.
super. Bardzo was przepraszam, ale w tym odcinku niestety już nie możemy zobaczyć reakcji mamy na ten przepiękny prezent. Ale gwarantuję wam, że w następnym odcinku to będzie na 100%, więc zostawcie suba i oczekujcie.